Bo ja miałbym, Karol, prośbę do ciebie taką serdeczną. Ci, którzy oglądają Lekko Sończego, to wiedzą, że ty masz taką przypadłość, czasem mnie dotykasz, tu, gdzieś tamten. Ja miałbym taką prośbę, żeby przez jakiś czas, do odwołania na razie, ale przez jakiś czas, żebyś mnie nie dotykał. Teraz grasuje koronawirus i myślałem, że... O. Myślałem, że zrobimy to na koniec odcinka, a zrobimy to wyjątkowo na początek odcinka, co to na to. Dobrze. Dziewczyny wysłały nam na maila, że pracują w operze i wysłały nam filmik. Chcesz zobaczyć? Czy ja mógłbym poprosić te sympatyczne panie o arię lekkostronniczą? A-dur? W dur, B-dur! Tak. Oczywiście, jak najbardziej. LS-dur! Lekkostronnicze! A ty, Karol, odnośnie jeszcze mojego żartu z tym, żebyśmy się nie dotykali. No to mam nadzieję, że poważnie podejdziesz do tej mojej prośby. Jasne. Czy ty zdążyłeś już wykupić wszystkie zapasy żelu antybakteryjnego? To jest mój ulubiony żal. Który? Antybatateryjny. A źle powtórzyłeś. Drodzy państwo, wybory prezydenckie 2020. No już się toczą i to całkiem mocno. Pewnie wiecie, że termin wyborów to jest 10 maja. No ty tak czy słyszysz. Mocne. Mocne. Słuchajcie, lista kandydatów, jak pewnie wiecie, się zawęża i zawężać się będzie jeszcze bardziej, albowiem, żeby znaleźć się na karcie do głosowania, każdy z kandydatów musi przedłożyć 100 tysięcy ważnych podpisów poparcia. No i myśmy się kiedyś śmiali, że Jan Hrabia Potocki, śmiali. Człowiek, który różnego typu działalnością się zajmuje, uda mu się zebrać 100 tysięcy podpisów. A dajmy na to, że ja bym chciał na Jana Hrabiego Potockiego zagłosować. Bardzo. Gdzie mogę to zrobić? Na razie musi się znaleźć w ogóle na karcie do głosowania. No to gdzie? A gdzie musisz mu ogarnąć 100 tysięcy podpisów. Ja? Wydaje ci się, że ma dobre intencje? Zobacz. Przy chwilę musiałem pomyśleć, kogo on mi przypomina. Soros, popatrz. Soros. O, laureat nagrody Człowiek Roku 2013, proszę bardzo. Był człowiekiem roku, ale kogo? No, wedle wyborczych. Jak dziwi to kogoś jeszcze dzisiaj? What? Ma zdjęcie z Michnikiem. Popatrz, jacy uśmiechnięci. A tu przekazują sobie prawa do polskich kamienic. Kandydat na prezydenta nie jest hrabią. Pretendent do urzędu prezydenta Jan Zbigniew Potocki nie hrabia. Nie jest hrabią. No, ale to jak mam teraz mówić, jak ja już się nauczyłem hrabią? Tak twierdzi głowa rodu Potockich oraz znany genealog, czytamy w Rzeczpospolitej. Nie ma on nic wspólnego z rodziną Potockich, znaną od stuleci w dziejach Królestwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Napisał w oświadczeniu dla redakcji Rzeczypospolitej Marek Potocki, głowa linii łańcuckiej Potocki. Na grupce Imponderabilia ktoś wysłał ostatnio zdjęcie, że 29 lutego tego roku w Centrum Handlowym Arkadia ono przyklejone do ściany zdjęcie, takie A4. No. Czy są postulaty? Na pewno by było coś o odrodzeniu polskiego rolnictwa i przemysłu. Właśnie nie jest to takie proste, bo na przykład na pewno to jest. Był u mnie Krzysztof Bosak i żeśmy sobie rozmawiali, to pytanie jedno z pierwszych, które mu zadałem, to jest: panie Krzysztofie, gdzie jest program na pana stronie bosak2020.pl? I co, nie ma programu? Nie ma programu. Dwóch kandydatów na prezydenta, 5 tysięcy złotych dla każdej rodziny. Teraz mamy dwóch kandydatów, jeden już się wycofał, to jest pan Piotr Leroy Mazec. Leroy się wycofał? Oficjalnie. A co będzie teraz robił, jak nie będzie kandydował? Skubiduj ja. Mam dwie ręce, to już było. To na mojej psychice, bardzo się odbiło. Więc posłuchaj dziewczyno, co chcę powiedzieć ci. Skubidubidu, z tobą ciągle mi się śni. Hrabia Potocki obiecuje 5 tysięcy złotych dla każdej rodziny co miesiąc? A z jakich pieniędzy? Ja myślę, że z tego złota, które mamy, nie? Jako Polska pochowanego gdzieś. Główny punkt jego programu to obietnica, że każda polska rodzina dostanie 5 tysięcy złotych miesięcznie. 5 tysięcy plus dla każdej, zdecydowanie przebija pisowskie 500+. Ale w ogóle jest lista, słuchajcie, mało znanych kandydatów. Głównych kandydatów na urząd prezydenta mamy 6. Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń i Szymon Hołownia. To są ludzie, którzy prawdopodobnie zbiorą te 100 tysięcy podpisów, niektórzy już zebrali. A ci kandydują, i będą, że nie mają 100 tysięcy, tak? Mirosław Piotrowski, polski historyk oraz nauczyciel akademicki. Do 2019 był europosłem PiS. No. Ładna wojna podjazdowa. Jak sam zaznaczył, kandyduje, bo ma dość rządów obecnego prezydenta. Andrzej Woj, działacz, przez długi czas zajmował miejsce w państwowych spółkach. Kto będzie w TPSA? I kto będzie tam, gdzie się tylko da? Leszka Millera, koledzy Leszka Millera. Bo ja już, Karol, wiem, skąd hrabia Potocki chce mieć 5 tysięcy złotych. O, skąd? Chcesz się dowiedzieć? Nie jestem gotów.
Pieniądze mają pochodzić z bogactw naturalnych, jakie Polska posiada. Otóż to. Jakie to one? W tym celu zamierza uruchomić wszystkie odwierty surowców naturalnych w kraju. Naraz. Potocki ma mapy z lat 60. XX wieku. Są aktualne mapy. Tylko on je ma? Na której zaznaczono liczne pierwiastki i bogactwa. Zapowiada likwidację NFZ, który, jak twierdzi, jest kolebką wyprowadzania pieniędzy. To jest prawda wszystko. W 2018 roku Jan Zbigniew Potocki wystartował w wyborach na prezydenta Warszawy, w których zajął przedostatnie miejsce. Dostał 2100... To jest niebywało. On dostał 2117 głosów? Czy to jest jego prawdziwa sypialnia? To jest nie wierzę, że to jest jego prawdziwa. Nie wierzę, że to jest jego prawdziwa sypialnia. Ma baldachim nawet, zobacz, widzisz? Możesz się nakryć i nikt ci nie bardziej widzi. Taka moskitiera to jest. Ja myślę, że my musimy też popracować trochę nad naszymi pozami, bo ale pozy ma dobre. Jak my sobie robimy zdjęcie, to zawsze sobie robimy jakoś tak, czy coś. Ja widziałem ludzi biznesu i ludzi sukcesu, oni mają właśnie tak, że rękę kładą tu i tak. I basen w domu! To jest w trzeciej klasie, za udział na bieg na 1000 metrów. Zobacz. Przełaj 2,5 kilometra. Tutaj zająłem czwarte miejsce w powiecie. Ja się trochę źle czuję. No wiem, że się źle czuję, dlatego że nie masz pełnej świadomości dotyczącej tego, co ten koleś mówi. A co mówi? No na przykład chce rozdawać 5000 złotych każdej rodzinie. No wódeczku, powiedz mi wybitne ekonomię. No bo nikt go nie traktuje poważnie. No bo nikt go nie traktuje poważnie. Mam wrażenie, że tylko on się traktuje poważnie. Jesteś okrutny, Karol. Jestem bardzo okrutny dla jak ludzi, sam powiedziałeś, którzy jak sam powiedziałeś, uważają, że są potockimi, a nie są. Ale ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać w ogóle, kto jeszcze z kandydatów mniej znanych mógłby się pojawić. Oczywiście klasycznie Paweł Tanajno, klasyczny po prostu Wykopowicz, Piotr Wrański, pułkownik Agencji Wywiadu, Jan Zbigniew Potocki wymieniony, Leszek Samborski, byłym politykiem Unii Polityki Realnej i Platformy Obywatelskiej. To dopiero zrobił skok. Jak sam mówi, chce, by państwo oddało każdemu człowiekowi wolność, którą mu zabrało. No dokładnie. Stanisław Żółtek, polski polityk i przedsiębiorca, wieloletni działacz UPR-u znowu. Obecnie prezes Kongresu Nowej Prawicy, wiceprezydent Krakowa, deputowany do OP. Piotr Stanisław Bakun to kandydat związany z partią Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Proszę bardzo. Ekonomista i ekspert rynku nieruchomości. I ostatni kandydat z mniej znanych i ostatni z kandydatów, którzy się nie pojawią na liście do głosowania, to Wojciech Podjacki. Historyk, działacz społeczny. Publicysta, jest redaktorem naczelnym czasopisma społeczno-politycznego Polski Szaniec. Czy Dmowski był prorosyjski? Przestań, Karol. Więc Jan Zbigniew Potocki ani hrabią, ani z tych Potockich. Jest po prostu jakimś tam typem, który mieszka w Piasecznie. No nie typem. I twierdzi, że jest prezydentem drugiej RP, bo ma na to dyplom. Czyli ty byś nie dawał 5 tysięcy każdej rodzinie, rozumiem? Nie. A masz jakieś powody, żeby tak nie dawać? Nie mam. No właśnie. Nie mam tych pieniędzy. A, nie mam tyle. Michał napisał maila, który jest dosyć długi, więc ja się postaram go streścić. Michał, był z dziewczyną na Bali i całą zimę tam spędzili. Co to szkodzi, żeby polatać dronem? Googlowali, nie znaleźli żadnych praw obowiązujących antydronowych na Bali, ani nie widzieli żadnych tabliczek, że nie można latać dronem czy coś tam. Więc sobie polatali dronem. Nagle przychodzi pan policjant i mówi, tu nie można latać dronem, po czym oni mówią, spoko, już pakujemy i idziemy, nie chcieliśmy robić problemu. Po czym on ich pakuje, bierze na komendę, zapina na kajdanki i w takim stanie Michał spędza noc w kajdankach właśnie w takiej sali, która wygląda tak. I dopiero jak przyszedł pan do 8 rano czekałem na przybycie inspektora, który zadecyduje, czy można mnie wypuścić. O 9 rano w pomarańczowym uniformie rodem z amerykańskich filmów i metalowych kajdankach zapiętych za plecami zaprowadziły mnie za szmaty na dwugodzinną rozmowę z Secret Agent from Secret Department, po czym zamknęli mnie w faktycznej celi, która przypominała wielką klatkę dla zwierząt cyrkowych o wymiarach 5x2 metry. Oprócz mnie było w niej 5 innych osób, w tym uwaga, kuzyni z Maroko, którzy siedzieli tam już 10 dzień za zbyt głośną kłótnię między sobą pod 7-Eleven. Po czym dwóch inspektorów pojechało z moją dziewczyną przeszukać wynajęty nasz pokój i jakoś pod wieczorem zostałem w końcu wypuszczony. Czyli tak w sumie z 24 godziny tam spędził. Wow. Puenta jest tego taka, że w Łotku można mieć dużo gorsze doświadczenia za niewinność niż to moje doświadczenie z kradzieżą paliwa na stacji benzynowej. Byliśmy z Karoliną w 2015 roku w Stanach na wakacjach. Miałem drona, miałem Fantoma Trójkę, taki kloca wielkiego, ale stwierdziłem, dobra, wezmę do Stanów, polatam. No i sobie latałem w parkach narodowych. Raz mi już cepnęli, jak byliśmy przy największej sekwoi. Jak tylko się wzbiłem w powietrze, nie minęło jak 20 sekund, jakiś typ do mnie podchodzi, what the fuck are you doing? Ja tak, no co, latam. Gościu, kuźwa, siadaj tym, bo zaraz wezmę strasznie. Ja tak, durów. No i potem jeszcze przy Golden Gate w San Francisco też strażnik, a to wtedy już miałem startować i akurat on tak patrzy na mnie, chyba nie zamierzasz tym startować. Ja tak,
Czy tak powiedział wprost? Tak, tak chyba nie zamierzasz z tym startować. Ja mówię, a czemu? To, jest park, to też jest park narodowy. Tak, a nie, to oczywiście, że nie. Nie zamierzałem w ogóle. No więc. Uważajcie na siebie na wakacjach, wyjeżdżając do różnych krajów. W sensie najlepiej nie bierzcie drona ze sobą. No. Nie, no bierzcie, no, tylko jeżeli lecicie do kraju, w którym stosunki między policją a turystami nie są tak uregulowane, że tak powiem, europejsko, no to po prostu trzeba na siebie uważać. Tyle. Bo możecie spędzić noc w czymś takim. Boję się, że tam nie ma papieru toaletowego. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Jeśli wam się ten odcinek podobał, to kliknijcie łapkę w górę, a my kontynuujemy naszą lekkostronniczą przygodę. Żegnamy się z wami i od dzisiaj jesteście już lekko stronniczo.